Siemanko, z tej strony Wojtek. Mamy piękną niedzielę, piękna i silna pogoda. Dopiero co wróciłem ze spały, z meetingu. Spotkałem koleżankę i kolegę, którzy się dobrali właśnie terapeutyzując się. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, no dość ogólnie, ale też dość skrupulatnie o tym, co wydaje mi się być bardzo ważne w procesie zdrowienia. A mianowicie o wytrwałości i obrachunku moralnym. W zasadzie to na początku miałem pomysł, żeby od początku do końca zrobić takie nagranie jedno, jak to wygląda od zachorowania aż do zdrowienia, ale doszedłem do wniosku w zasadzie tak nagle, że takie filmiki o tematyce zróżnicowanej będą lepsze. Tak więc co? Chociaż to też nie oznacza, że nie będę tak chronologicznie opowiadał, jak to wszystko wygląda. To tak. Kiedy osoba młoda, bo ja tutaj mówię teraz bardziej o młodych osobach w wieku 16-17 lat, 18 nawet, przychodzi inicjację swoją alkoholową, ona czuje się jakby bardzo niewinnie, bardzo pewnie i nie boi się konsekwencji, które niosą ze sobą niesie ze sobą spożywanie alkoholu. Tak samo było i ja. Słuchajcie, no ja pierwszy raz się napiłem, gdy miałem 18 lat i to była moja 18. No wiadomo, no wtedy no to jeszcze taki człowiek mało asertywny, konformistyczny, można powiedzieć. No, wszyscy piją, to ja się napiję, no kurwa, no jak można tak. No i tak podchodziłem do tej sprawy, że po prostu, no 18 to się narąbałem, nie? Potem jakby zacząłem sobie regulować emocje alkoholem. To znaczy, aż od mojej 18 zacząłem pracować w barze jako barman i dostęp miałem bardzo łatwy do alkoholu. Nie potrzebowałem nawet zbyt wielkich nakładów pieniężnych, żeby dorwać na alkohol. No i co? No i tak dzień za dniem sobie popijałem i widziałem u siebie te skutki, że coś jest nie halo, że osoby w moim wieku przychodzą do baru ze znajomymi, z przyjaciółmi, żeby sobie pogadać, żeby się pobawić. Oni traktowali alkohol jako środek stymulujący. Stymulant, co nie oznacza, że to nie jest depresant. To jest depresant i to w chuj wielki, mordeczko. W chuj wielki depresant. Nikt nie idzie to dobrze. Oni traktowali to jako stymulant, a ja zastępowałem to jako substytut. Substytut tego, czego nie miałem, co chciałem bardzo mieć, co inni mieli, a ja nie byłem w stanie tego osiągnąć. Czaisz, o co chodzi? Czyli spotkania ze znajomymi, jakby wyjścia, uśmiech, śmiech, przeżywanie szczęścia. Wtedy też miałem dość trudne chwile w swoim życiu, bo zmarła moja ukochana babcia, która była moją przyjaciółką taką życiową największą. I tak jakby to wszystko wyszło. No i co? W pracy zaliczyłem, 2-3 zgony, nie w czasie pracy, tylko po pracy, ale jeszcze sobie nie zdawałem z tego sprawy. Przyszedł rok szkolny, ja pracowałem do października, czyli jeszcze miesiąc pracowałem i uczyłem się w klasie maturalnej. No i wiecie, ja byłem zawsze takim szóstkowym uczniem, olimpijczykiem, stypendystą. I to, co pierwszy alkohol mi zabrał, to zabrał mi oceny i zabrał mi wyniki w szkole, zabrał mi konkursy, ale ja jeszcze nie byłem tego świadomy i nawiązując do tego filmiku, który nagrałem wczoraj, dostawałem już pierwsze sygnały ostrzegawcze od mojego otoczenia. Taka pani Jola, bibliotekarka, też bardzo mówiła mi, że Wojtek, przestań pić, bo widać już po twojej twarzy. Widzicie, ja mam takie tutaj zaokrąglenia w twarzy, to są tak zwane przeze mnie nazywane bruzdy pijackie. Ponieważ tutaj gromadzą się takie, można powiedzieć,
płynę, cieczę i potem, gdy człowiek zbyt długo te ciecze przechowywuje w swoim organizmie, to właśnie pozostają takie pozostałości na twarzy. Słuchajcie, no i tak. Ostrzeżenia były, ja miałem to w dupie. Skończyła się szkoła, oczywiście potem przyszła ta pandemia i byłem bardzo, bardzo zamknięty w domu, nie wychodziłem nigdzie. Zacząłem się trudzić pisaniem rozprawek, tam zarabiałem 100-200 dziennie i to w klasie maturalnej dużo zarabiałem jeszcze. No i co, wychodziłem raz dziennie na dwór po setkę, nie? Dziwne to, ale wychodziłem raz dziennie do sklepu po setkę. Nawet jak był ten lockdown cały, że można było wyjść tylko w potrzebnych celach na zakup, to ja wychodziłem. No i tak właśnie skończyłem liceum. Tak było przez 2-3 miesiące. Tak właśnie skończyłem liceum. Oczywiście oceny pociągnąłem 4,2 na 4,90. Matura zdana śpiewająco. Dostałem się na administrację, na studia, na Wydział Administracji Prawa i Administracji w Łodzi, na WPIA UL. Ale te studia też były zdane. No i co? Siedziałem w domu. Słuchajcie, taka akcja, kurwa. Siedzi tutaj gościuwa za komputerem, odprawa na przykład od prawoznawstwa, skoro miałem piątkę. A ja po drugiej stronie komputera sobie piwkowałem, nie? No i co, no? Przez ten rok, nie cały rok, bo ja studiowałem tylko jeden semestr. Na drugim semestrze się poddałem i wyjechałem na swój pierwszy w życiu ever odwyk, z którego spierdolimy po niecałym tygodniu. No i co? Niby byłem jeden z najlepszych na swoim roku. No jeden z lepszych, bo tam średnio miałem 4,30, 4,20. Ale no, musiałem odpuścić, bo nie dawałem już rady godzić nauki, o której ja marzyłem i którą tak bardzo kochałem przez swoje całe życie, z moim, kurwa, piciem. Więc zatrudniłem się jeszcze potem w McDonaldzie, w którym pracowałem przez rok. Około przez rok, tam 9 miesięcy czy 10. I tutaj dopiero zobaczyłem, że alkohol potrafi stymulować moje emocje. Ja w pracy doświadczałem dość przykrych emocji, bo nie byłem za bardzo robotnym człowiekiem, ja zawsze się uczyłem. Myślałem, że to, co mam w głowie, to mi wystarczy do szczęścia, przepraszam. Pyszna kawka, dziękuję Ci, Panie Boże, za pyszną kawkę, że mogę tak sobie pić kawkę i opowiadać. Żyć, oddychać. To jest przepiękne doświadczenie, życie. I tam sobie tak stymulowałem, że hej. Dobra, praca się skończyła, poszedłem na biotechnologię, na Politechnikę Łódzką. No i tam już była masakra, mówię wam. Ja miałem też tak hybrydowo, pół zdalnie, pół stacjonarnie. I piwkowałem sobie codziennie. Nie, no, z 2 litry wody to nie było mniej jak piłem dziennie. Zrobiłem sobie raz przypał, bo tam zemdlałem chyba w windzie, potem latałem, odjebało mi. Ale to już dawne dzieje, ja sobie to dawno wybaczyłem i powiedziałem, że nie chcę do tego wracać, bo to nie jest życie, kurwa, żeby było mi ciągle wstyd, żebym ciągle się czegoś bał, żebym się ciągle czegoś obawiał, kurde, żebym ciągle musiał świecić przed kimś oczami. No i co, wróciłem z tego, pojechałem znowu na odwyk, w ogóle byłem na 10 odwykach. Nie skończyłem wszystkich, skończyłem 4 z nich. Pełen cykl, dwumiesięczny, byłem też na rocznym, tam byłem 3 miesiące. I słuchajcie, do czego zmierzam? To nie jest moja cała historia i cała moja opowieść. To bym musiał się bardziej przygotować, żeby wszystko wyciągnąć, podpisywać, retorycznie ładnie to ubrać słowa. I nagrać. Kiedyś na pewno to zrobię, tylko nie wiem kiedy, bo na razie nie mam czasu. No i co? Momencik. I tak abstrahując trochę od tematu, ja uważam, że papierosek bez kawki jest jak pączek bez nadzienia.
burzuj. Dobra. No i co? Wróciłem z tego odwyku, ale powiem wam tak. To już puenta jakby z tego wypływa, że jeżeli człowiek jest uzależniony od jakiejkolwiek substancji, od alkoholu, narkotyków, leków, seksu, hazardu, czy jakichś schematów zachowań, to jeżeli on nie upadnie na dno i nie przebije progu tego dna, jeżeli on nie zetknie się z konsekwencjami swoich czynów, swojego picia, swoich wyborów, no to on nie przestanie. Można składać wnioski do komisji alkoholowych, do sądów, do kolegów i tak dalej, do kuratorów, ale to nic nie da, jeżeli ta dana osoba nie będzie chciała. Słuchajcie, ja to zrobiłem w ten sposób, że taka mała, krótka moja historia. Ja byłem w takim ośrodku, ośrodek readaptacji Stowarzyszenia Solidarni Plus w Wandzinie, to jest na Pomorzu, niedaleko, no nie wiem jakiej miejscowości, tam jest Czuchów, no w każdym razie dużo Kaszubów, dlatego się nauczyłem mówić jo. I kiedy ktoś mnie o coś pyta i prosi mnie o jakąś odpowiedź, ja mówię zamiast tak jo, czasami już podświadomie. No i tak. Za pierwszym razem też tam pojechałem z musu. To było na przełomie roku 22 i 23, czyli można powiedzieć, że w tym roku. I ja tam tak odpierdalałem, tam tak pewnie się poczułem, ja tam tak chciałem błyszczeć, no i błyszczałem w sumie, że tak. Po zakończonym cyklu wróciłem do domu. Dostałem tam też mega wsparcie od moich rodziców, od ludzi. Od środowisk, że wróciłem, dostałem od mojej siły wyższej, od losu, wszystko, praktycznie wszystko. Pracę w urzędzie, na stołku. No, stołek jak stołek, to był staż, ale to już był stołek, gdybym się wykazał i nie odpierdalał, to bym został na tym stołku. Dostałem dziewczynę, wspaniałą dziewczynę, mądrą, piękną, inteligentną, życiowo mądrą też. I też bardzo ją skrzywdziłem. Jeżeli to oglądasz, to przepraszam ci bardzo za wszystko. Przepraszam cię, ale no tego nigdy nie wystarczy. Wspaniałą dziewczynę dostałem. Też wygrałem trochę kasy na loterii. No kurwa, żyć nie umierać. Tylko nie pić i z tego korzystać. A że ja byłem głupim bałwanem, którego nie szanowałem, tylko chlałem jak świnia. Do tego doszło jeszcze to, że w kwietniu, mniej więcej w połowie kwietnia tego roku, doszło u mnie do dołka w fazie chronicznej, czyli do pobliskiej śmierci, bo raz zatrzymało mi się krążenie, ale to też nie było dla mnie przeszkodą, że no kurwa, co, tak sobie powiedziałem, no kurwa, no, co to znaczy, no każdemu się może krążenie zatrzymać, każdego odratują, nie? Taki mechanizm iluzji i zaprzeczeń wobec swojej choroby, to jest, tak myślę. Zaczęły się kradzieże, zaczęły się opuszczanie dni w pracy i w maju już naprawdę nie było przelewek. W maju i w czerwcu to było moje dno dna, że leżałem wszędzie. Kurwa, brudny, śmierdzący, zażygany, zajszczany, zasrany. Leżałem na ulicy, kradłem. Oczywiście się rozliczyłem za te kradzieże. Już. Ponoszę, w sensie nie poniosłem, bo ponoszę konsekwencje swoich haniebnych czynów. Ale to było dno. I gdyby nie ludzie dobrej woli, moi rodzice, znajomi, osoby z środowisk AA, kuratorka sądowa, którą mam w sumie nadal przydzieloną, która mnie tam pilnuje, taki mój bacik. Chwileczkę. A, pyszna kawka. No to z
Słuchajcie, teraz bym nie mógł do was mówić, bo byłbym 2 metry pod ziemią. Ale mówię. Pojechałem do Bandzina z chęcią poprawy, z pragnieniem zmiany swojego życia. Z pragnieniem życia normalnego, takiego jak każdy żyje, funkcjonuje, pracuje, cieszy się, smuci, ma problemy, ale nie załamuje się i ja tak chciałem żyć. I całkowicie poddałem się temu, czego chciałem. Poddałem się tej swojej chorobie, bo walka z nią oznacza z góry przegraną. Nie wiem, czy wy to rozumiecie, ale tutaj, kiedy się poddajesz, to wygrywasz, a kiedy walczysz, to przegrywasz. To właśnie tak działa. Ja tam pojechałem i byłem... Chciałem się sprawdzić, czy ja potrafię choć trochę dostosować się do zasad. Sprawdziłem się i potrafię. Przepraszam, no jeszcze jednego sobie odpalę, bo przez pomyłkę kupiłem sobie wczoraj krótkie zamiast setek, no i... Pyszny papierosek Boży, jak to mawia pan Klonowicz. Gdybym ja nie pojechał z postanowieniem poprawy, to też by było marnie i też bym chyba już nie żył. Bo mój organizm już dawał konkretne znaki, że on nie daje rady. Ja już nie mogłem chodzić. Byłem sparaliżowany już w połowie, tylko ostatkiem sił chodziłem, gnałem, żeby tą swoją iluzję podtrzymać przy życiu. Nie wiem, czego ja oczekiwałem od życia. Miałem wszystko. Ja miałem kochających rodziców, kochającego wspaniałego brata. Miałem dach nad głową. O, policja podjechała, nie wiem po co. Zjechali sobie, nie, zatrzymali się, czekajcie. Nie, bo ja też byłem wiele razy zgarniany przez policję i przez pogotowie, przez straż miejską i wtedy ich wyzywałem, a teraz jestem wdzięczny za to, co robią, co robili, bo gdyby nie oni, gdyby oni mnie nie zgarnęli na dołek, tak abstrahuję teraz od tematu, gdyby mnie nie zgarnęli na dołek, na SOR, na, do szpitala, no to ja bym poszedł dalej chlać. A kto wie, osoba taka narąbana, która nie ma świadomości tego, co robi, może w każdej chwili się wywalić, potknąć się, uderzyć głową w krawężnik, czy wpaść gdzieś, po prostu może zginąć. A ja miałem tyle szczęścia w swoim życiu i mam nadal szczęście, które trzymam przy sobie, że Pan Bóg nie dał mi umrzeć. Pan Bóg nie pozwolił mi umrzeć, On ciągle przy mnie był. Ciągle przy mnie był, wiele osób się za mnie modliło, ja też się modliłem wtedy do Pana Boga o to, żeby odebrał ode mnie tą obsesję picia, nie? No i... Szanuję bardzo policję, policjantów, ratowników, lekarzy. Pozdrawiam was wszystkich. Może ktoś mnie z was ogląda. Dzięki wam jestem teraz trzeźwy. Jestem trzeźwy i cieszę się z tego, bo to jest najwspanialsze życie. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję wam. Dziękuję i przepraszam za słowa, które powiedziałem do was. Za to, że obrażałem was. To nie byłem ja. W połowie. W połowie to byłem ja, w połowie to nie byłem ja. Przepraszam. Przepraszam, proszę o wybaczenie. No i co? Uczciwość wobec samego siebie i uczciwość wobec zasad. To jest kluczowe. I wdzięczność za każdy przeżyty dzień. Słuchaj, kolego, koleżanko, który mnie oglądasz, który toniesz, który masz problem, który masz nałóg. Byłem w Wandzinie, to spotkałem takiego dyrektora Stanisława, on jest dyrektorem ośrodka w Darżewie Rocznego, w którym ja też byłem. Spierdzieliłem po niecałych 3 miesiącach. I on powiedział tak, on mnie złapał jako ojciec, objął mnie za ramię i powiedział do mnie, Wojtuś, nie martw się, każdy ma swój czas.
Ja uwierzyłem w te jego słowa. Uwierzyłem w to, co on powiedział. Uwierzyłem w to, co on mówił. No i mój czas nadszedł. Dlaczego mi nie schodzi nigdy teraz banan z ust? Bo ja przeżywam emocje. Mogę przeżywać w końcu swoje życie. To, czym ja żyję. To jest przepiękne. Jeżeli masz problem, ja jestem członkiem A. Nie robię tego jako na użytek A, tylko mówię to na, jak to jest w tradycji chyba szóstej, że każdy członek może to robić na swój osobisty rachunek. Zachęcam cię, żebyś zrobił tak. Kiedy następnym razem pomyślisz o piciu, o alkoholu, o narkotyku, o leku, o hazardzie, o seksie, pomyśl sobie, że masz wybór do pierwszego. Do pierwszego kieliszka, do pierwszej działki, do pierwszego zażycia leku, do pierwszego stosunku, do pierwszego zagrania. Ty masz wybór. Potem, jeżeli masz uszkodzony, zaburzony, utraconą zdolność kontroli nad substancjami psychoaktywnymi, tak zwanymi SPA, nie hotel, kurort wypoczynkowy, tylko SPA, to już po pierwszej nie masz wyboru. Po pierwszej totalnie ci odpierdoli. I po pierwszej totalnie ci odjebie. Zrobisz głupoty, możesz kogoś zabić, albo zabić siebie i możesz przegrać swoje życie. Jeżeli uszanujesz ten wybór, który masz do pierwszego i jeżeli wypełnisz tą przestrzeń pomiędzy pierwszym i ostatnim, czyli nie bierzesz pierwszego i nie docierasz do ostatniego, to jesteś w tym momencie wygrany. Jesteś w tym momencie wygrany. Jeżeli nie potrafisz sobie z tym poradzić, bo cały chodzisz, odmów sobie modlitwę o pogodę ducha. Tylko zamknij oczy, pomyśl o Panu Bogu, o swojej sile wyższej, jakkolwiek rozumiesz siłę wyższą, jakiekolwiek masz mniemanie, czymkolwiek się zajmujesz. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżnił jedno od drugiego. Niech się dzieje wola Twoja, a nie moja, Panie. Poczekaj, kiedy przyjdzie głód, kiedy będziesz chciał, napij się wody. Napij się tak dużo wody, że będzie ci się chciało żygać. Zjedz coś słodkiego, zjedz coś o wysokim indeksie glikemicznym, zjedz coś tłustego. Głód alkoholowy trwa mniej więcej 20 minut. Jeżeli te 20 minut od powstania głodu alkoholowego w swoim ośrodku poznawczym przetrwasz, nie napijesz się, nie weźmiesz pierwszej dawki substancji, to jesteś wygrany. To przychodzi. Uwierz mi, ja też miałem głody. Miałem nawroty dojebane. Chciałem uciekać ze środka. Chciałem iść 10 km z buta, żeby tylko się napić. Przeżyłem 20 minut. Jestem szczęśliwy. Jestem teraz szczęśliwy sam ze sobą. Mordeczko. Ostatnia minuta, bo muszę już spierdzielać dalej, bo obowiązki wzywają. Słuchaj, to jest tak. Szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Ono leży na ziemi. Podobnie jak wszystko, pieniądze, praca. Wszystko leży na ziemi. Trzeba tylko umiejętnie się po to schylić i to podnieść. Jeżeli nie masz szczęścia, jeżeli jesteś nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, pamiętaj, że zawsze możesz do mnie napisać, że w każdym mieście praktycznie większym, mniejszym w Polsce jest wspólnota A. Pójdź na meeting, pierwszy meeting i pamiętaj, żebyś nie załamywał się. Bo wszystko na tym świecie nie jest, nic na tym świecie nie jest trwałe. Nawet nasze problemy nie są trwałe. To wszystko przemija. Młodość, uroda, zdrowie, problemy przemijają, wszystko przemija.
trzeba się z tym pogodzić, że świat jest taki, jaki jest i my nie zmienimy świata. Nie zmienimy świata, ponieważ świat jest taki, jaki jest od początku jego założenia i on będzie się zmieniał. I będą wojny, będą kataklizmy. To nie jest wina Pana Boga, nie możemy się gniewać na Pana Boga, że coś się dzieje w naszym życiu. Też się kiedyś gniewałem. No i co mi z tego wyszło? Upodlenie, długi, strata zdrowia, strata zaufania, strata reputacji. Ale wystarczy, że ja się z tym pogodziłem, że to przyjąłem. Trzeba przyjąć życie takie, jakim jest. Słuchajcie, Mordacz, ja będę nagrywał cyklicznie. Jeżeli będziecie mieli problem, pamiętajcie, piszcie do mnie. Albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo tutaj na TikToku napiszcie. Wojtek Rżanek. Rżący. Pozdrawiam Was. Życzę Wam miłej niedzieli. Jest piękna pogoda. Zaraz idę na spacer do parku. O, właśnie tutaj karetka podjeżdża. I co? Pokój z Wami. Pokój z nami i z naszymi braćmi. Z Panem Bogiem. Pogody ducha. Siemano.